Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W środę w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie prezydenta z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Ostrowiec. Jego celem było przedstawienie propozycji i zadań, jakie samorząd zamierza powierzyć do realizacji w 2017 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W 2016 roku gmina Ostrowiec na organizacje pozarządowe przekazała blisko 2 miliony złotych. Pieniądze przeznaczone zostały na 5 obszarów działania: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej. W 2017 roku klasyfikacja będzie podobna. Dla mnie bardzo ważne, że pieniądze, które gmina desygnuje w różnego rodzaju konkursach dla państwa, są z pożytkiem wydawane z korzyścią dla lokalnej społeczności. I chcę jeszcze raz podkreślić, że w wielokrotnych rozmowach z naszymi mieszkańcami, czy w gabinecie, czy w urzędzie, czy na zewnątrz, na chodniku, na placu, na przystanku, czy na różnych uroczystościach, mieszkańcy podkreślają państwa dobrą pracę i to, że gmina jest w wielu obszarach dobrze przygotowana do wsparcia społecznego. Wsparcie dla organizacji pozarządowych jest bardzo ważne. Na przykład Fundacja Pomocna Dłoń dostaje z gminy 50% swojego budżetu. Resztę musi wypracować sama w ramach działalności gospodarczej. Pieniądze przeznaczane są na wsparcie dla osób potrzebujących. W tym momencie przede wszystkim liczymy na wsparcie Centrum Integracji Społecznej, czyli osób, które tutaj u nas znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Do tej pory współpraca układała się bardzo dobrze. Teraz nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym otworzyła nam kolejne drzwi, dała nam nowe możliwości do finansowania uczestników. Chodzi mi tutaj o świadczenia integracyjne, które są bardzo niskie, bo wynoszą netto 720 zł. W tym momencie możemy uczestników premiować 50% tej kwoty, czyli już by to były dla nich konkretne środki, a nie będę ukrywać, że największą motywacją dla nich są przede wszystkim pieniążki. Wiadomo, ile w tym momencie kosztuje utrzymanie, więc tutaj na to liczę, że uda się wygospodarować środki na dotacje na Centrum Integracji Społecznej, oczywiście na kontynuację działań również w Seniorze Wigorze, który tutaj też bardzo dobrze sobie radzi, bardzo dobrze funkcjonuje. W tym momencie mamy 30 podopiecznych, 60 osób na liście osób oczekujących, także liczę, że tutaj to się zadzieje. Na wsparcie gminy liczy też wiele różnorodnych organizacji. Wśród nich jest Ostrowieckie Koło PTTK imienia Mieczysława Radwana. Każde pieniążki pomagają, prawda? Zawsze jest to jakieś wsparcie. Oczywiście każda organizacja również ze swojej strony musi albo jakiś wkład finansowy włożyć, albo pracę w formie wolontariatu, ale każde środki finansowe, nawet najmniejsze, to jest zawsze jakaś pomoc dla organizacji, tym bardziej, że większość organizacji nie prowadzi działalności gospodarczej, także no i po prostu tam ciężko finansowo. Dzięki finansowemu wsparciu udaje się realizować ciekawe pomysły i przedsięwzięcia. Od kilku lat systematycznie staramy się o pozyskiwanie środków, przede wszystkim z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki tej pomocy, dzięki wsparciu finansowemu w ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka sesji popularno-naukowych poświęconych wielkim postaciom ziemi ostrowieckiej, m.in. doktorowi Eugeniuszowi Dziewulskiemu czy Tadeuszowi Rekwirowiczowi. Dzień Seniora to święto, które jest również organizowane przez Rady Osiedlowe. Jest to miła okazja do spotkań i dobrej zabawy. Tym razem gościem zabawy na osiedlu Koszary był prezydent Jarosław Górczyński. Prezydent złożył wszystkim seniorom życzenia zdrowia, radości i pięknej jesieni życia oraz oczywiście życzył dobrej zabawy. Nie brakowało też tańców przy muzyce na żywo i artystycznych występów, a wszystko to w atmosferze przyjaźni i relaksu. Tradycyjnie co roku Święto Seniora już stało się taką tradycją, gdzie następuje integracja między młodzieżą, osobami starszymi. Chcemy właśnie pokazać, że dzieci, osoby pełnoletnie, jak również
mieszkańcy naszego osiedla pamiętamy o osobach najstarszych, tych, którzy już są w kwiecie wieku, którzy są dzisiaj właśnie seniorami. Frekwencja na spotkaniu świadczy o tym, że środowisko seniorów bardzo chętnie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze towarzysko-rozrywkowym i cieszy fakt, że samorządowe rady osiedlowe organizują takie spotkania. Bycie aktywnym społecznie jest równie ważne jak aktywność fizyczna. Zapobiega to wykluczeniu i atakom depresji oraz poprawia samopoczucie seniorów. Dzień seniora wpisał się na stałe już w osiedlu Koszary jako impreza taka integracyjna. Także co roku mamy komplet, jeżeli chodzi o miejsca. Także jesteśmy zadowoleni z frekwencji. W minioną niedzielę 20 listopada odbyły się w Warszawie wybory w Polskim Związku Bokserskim. Nowym członkiem zarządu został Łukasz Dybiec, wiceprezes KSZO i Świętokrzyskiego Związku Bokserskiego. Łukasz Dybiec otrzymał poparcie od 32 z 54 delegatów. Jest to niewątpliwie docenienie pracy sekcji pięściarskiej KSZO, której zawodnicy osiągają dobre wyniki na krajowych ringach. W rozgrywanych niedawno Mistrzostwach Polski Seniorów w Sokółce do ćwierćfinału kategorii wagowej do 69 kg dotarł Damian Falecki, a brązowy medal w wadze do 56 kg wywalczył Sebastian Gierada. Brązowego medalistę będzie można oglądać już w piątek w hali Mosir, gdzie odbędzie się 21. turniej imienia Bronisława Kubickiego. Walki pięściarzy uatrakcyjnią pokazy laserów i występy artystyczne. W najbliższy piątek o godzinie 16:30 zapraszamy wszystkich kibiców pięściarstwa na 21. turniej imienia Bronisława Kubickiego, który rozegrany będzie na hali przy Świętokrzyskiej 11. W tym roku zorganizowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych atrakcji. Będzie pokaz laserów, występy artystyczne. Turniej odbędzie się przy światłach. Zaprezentować swoje umiejętności będą mogli medaliści naszych mistrzostw Polski w roku 2016. Ostatni medalista z Sokółki, Sebastian Gierada, który zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności w ringu. Piłkarze ręczni tym razem rozegrali swój mecz w środę. Ich przeciwnikiem była drużyna MTS-u Chrzanów. Drużyna gości przyjechała do Ostrowca w osłabionym składzie bez trzech podstawowych zawodników, których wyeliminowały kontuzje. Pomimo tego MTS Chrzanów rozgrywał wyrównany mecz i do przerwy piłkarze ręczni KSZO prowadzili tylko dwoma bramkami, 14-12. W drugiej połowie nasz zespół mocno podkręcił tempo i zdecydowanie dominował na boisku, co miało odzwierciedlenie w końcowym wyniku. Drużyna KSZO Odlewnia Ostrowiec pokonała MTS Chrzanów aż 9 bramkami, 31-22. No myślę, że tutaj wielkiego komentarza jakiegoś nie należy się spodziewać. No po prostu zagraliśmy dość równo do 40 czy tam do 45 może minuty, gdzie ta przewaga gospodarzy jeszcze była nieduża. Było nawet tam w drugiej połowie do 2 bramek, żeśmy zmniejszyli. Natomiast no, końcówka fatalna, dużo błędów technicznych, słaba obrona, no i to po prostu skończyło się tym, żeśmy tak wysoko przegrali. No, zawiedziony jestem, bo wprawdzie nie mieliśmy tutaj no, kilku graczy takich podstawowych. Myślę tutaj o Marcinie Skoczylasie, o Janku Orlickim i o Michale Bednarczyku. No, kontuzje ich wyeliminowały. W tym momencie no, mieli szansę pokazać się zmiennicy. No, nie wszyscy to wykorzystali. Albo coś dobrego, prawda, przeplatali z błędami, których było bardzo dużo. Dlatego wynik taki, jaki był, prawda, 9 bramkami, no to naprawdę boli. Gratuluję gospodarzom. Myślę, że zasłużenie wygrali, bo mądrze grali. Powiem tak, że sami. To przykład dzisiejszego meczu. Jakby tak rozłożyć jakby po takim odcinkom, to można w każdy odcinek włożyć takie mecze. Na przykład początek dzisiejszej gry, mecz z Białopodlaskiem, tak? No taki przykład, tak? A drugi, tam 15-12 minut, to gra w Kaliszu. Nierzucone, stracone, głupoty, dwa karnych tam. I zespół od razu, no jakby
mieli taką mocną psychikę, to na pewno gdzieś tam nie robili takich błędów podwójnych. Dziś jest przykład Wojtek, później Jerzynka. No pod rząd robią takie paru błędów, no, które no, na poziomie takiej, ja nie mówię, że pierwszej ligi, no tak, takie klasy zawodniki nie możemy robić. I to robi się takimi dużymi takimi interwalami, że gdzie przeciwnik może być w pierwszej połowie rozstrzygnięcia meczu, dajemy im szansę na wygranie. I dlatego tak ciągnęmy. I tam nie było jakichś mocnych słów, tylko znów proste słowo, konsekwencje, to co opracowali, przełożyć na boisku i to daje wynik. Tak. Przyjechaliśmy trochę w okrojonym składzie, no ale to była szansa dla innych zawodników, żeby się pokazać. Myślę, że walczyliśmy, tak jak ten już mówił, do 40-45 minuty. Później trochę pogubiliśmy się w tej grze ofensywnej i obronnej. Chyba trochę za dużo próbowaliśmy pchać do koła, zamiast rzucać tam z drugiej linii, bo tam wchodziły te rzuty. No ale no, niestety nie udało się wygrać. Trochę za duża ta porażka z przebiegu meczu. No też bramkarz Krzysztof trochę poodbijał, tak? Trochę nas wyleczył w pewnych momentach. Ale ale to tak, 9 bramkami to z przebiegu meczu jak dla mnie za wysoko. No i teraz skupiamy się po prostu na następnym meczu, tak? Trzeba walczyć dalej, nie ma co rozpamiętywać też tego meczu w niepamięć. Ja za bardzo nie jestem zadowolony z tej swojej postawy. Myślę, że mogło być lepiej, tak trochę w paru sytuacjach niepewnie, ale znaczy statystycznie pewnie tam nieźle to wygląda, ale no, tam nie grałem w paru meczach po chorobie. Michał bardzo dobrze bronił w poprzednich meczach, także też mi w sumie był potrzebny taki mecz, żeby więcej trochę pograć i trochę poszukać tej formy. Natomiast co do samego meczu, no na pewno obawialiśmy się drużyny z Chrzanowa. Zawsze rozgrywaliśmy bardzo zacięte spotkania. Oni bardzo dobre wyniki osiągają, szczególnie w tym sezonie na własnym obiekcie. Pokonują bardzo mocne zespoły. Wiadomo, był to taki mecz o 4 punkty typowy. Dlatego tutaj mocno się przygotowaliśmy i myślę, że dobrze zagraliśmy na początku. Zdobyliśmy tą przewagę. Potem troszeczkę coś jakaś wkradła się niepotrzebna nerwowość w nasze poczynania i troszkę straciliśmy koncentrację i tak chyba każdy chciał, już pomyślał, że już może jest po meczu. Każdy chciał dorzucić tą bramkę, troszkę zostać bohaterem spotkania. I to ta przewaga zaczęła topnieć, tak? Natomiast no, powiedzieliśmy sobie w szatni, jak to powinno wyglądać. I tak w drugiej połowie konsekwentnie to realizowaliśmy. Stąd to zwycięstwo, z którego się no, niesamowicie cieszymy, bo zdajemy sobie sprawę, jakie to jest ważne, te punkty w kontekście całej ligi. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.